Cześć, jestem Farel, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Brawl Stars. Moi drodzy zadymiarze, dosłownie kilka minut temu na oficjalnym kanale Brawl Stars został opublikowany nowy Brawl Talk i opowiedział nam co nieco o zimowej aktualizacji. Wraz z nową aktualizacją do gry zostanie dodanych aż dwóch nowych zadymiarzy. 3 nowe świąteczne skiny i 5 postaci dostanie srebrne i złote warianty do kupienia. Wow! Jeżeli nie możecie się doczekać aktualizacji tak samo jak ja, strzelajcie łapeczkę w górę, sprawdźmy ilu nas jest i pamiętajcie, że każda łapka w górę zwiększa szansę na wydropienie nowego zadymiarza z darmowej skrzynki. Serio. Jeżeli jesteś nowy na tym kanale, nie zapomnij nacisnąć tego czerwonego przycisku, który znajduje się na dole, zasubskrybuj mój kanał, aby być na bieżąco z kontentem z gry Brawl Stars, bo naprawdę w tym tygodniu odcinków będzie naprawdę bardzo, bardzo dużo. Jeżeli już to zrobiliście, no to pozwólcie mi, że teraz ogłoszę wyniki konkursu na przekozacki telefon Realme 7, który okleiłem i podpisałem, tak jak mówiłem. W tym momencie mam się wyświetla szczęśliwy zwycięzca. Gratuluję ci mordeczko, odezwij się do mnie na maila. Mail oczywiście masz w opisie. A teraz polecą dwa krótkie filmy podesłane przez moich widzów, którzy robią zakupy z kodem Farel. Dziękuję wam ślicznie za wsparcie, pamiętajcie, żeby sprawdzić swoją skrzynkę mailową, ponieważ odesłałem wam kody PSC o wartości 1 megaboxa, za co możecie sobie kupić właśnie taką skrzyneczkę. Jeżeli robicie jakieś zakupy z kodem Farel, nagrywajcie to, podsyłajcie na mój e-mail kodfarel@gmail.com, a jeżeli wasz krótki film pojawi się u mnie na odcinku, to znaczy, że wygraliście kodzik PSC o wartości 1 megaboxa. Jeżeli chcecie zacząć mnie wspierać, to wystarczy, że klikniecie w link, który znajduje się w pierwszej linijce w opisie tego filmu i potwierdzicie, że macie zainstalowaną grę Brawl Stars na telefonie. Wtedy mój kodzik automatycznie pisze wam się do sklepu. Nie zapomnijcie też odwiedzić mojego sklepu pixieshop.pl, gdzie znajdziecie przekozackie bluzy z kolekcji The Farel Team z takim fajnym logo na ramieniu. Złota kolekcja dla złotych widzów. Link do sklepiku też znajdziecie w opisie. Zacznijmy sobie na samym początku od nowego, mitycznego zadymiarza, który nazywa się Byron. Byron to nikczemny sprzedawca, zadymiarz wspierający drużynę. Będzie trzecim członkiem trio wraz z Piperką oraz Barleyem. Sprzedam wam wszystko, czego potrzebujecie, aby wzmocnić siebie lub zniszczyć wrogów. Byron gra nieco inaczej niż poprzedni zadymiarze posiłkowi. Jego ataki albo zadają wrogom obrażenia w czasie, albo leczą stopniowo swoich sojuszników. Dzięki temu ten zadymiarz przydaje się w każdej sytuacji. Powiem wam szczerze, że Byron przypomina mi bardziej jakiegoś szalonego naukowca niż sprzedawcę. W ręku trzyma albo jakąś pałkę, albo latarkę, albo długopis, ale rozumiem, że on po prostu z niej strzela i wystrzeliwuje pociski zatrute, albo pociski lecznicze, w zależności do kogo strzela, czy strzela do wrogów, czy do sojuszników. Bardzo ciekawa mechanika postaci. Dajcie znać w komentarzu, jak wam się on podoba. Powiem wam szczerze, że ta postać jest strzałem w dziesiątkę, bo w Brawl Stars bardzo nam brakowało zadymiarzy posiłkowych, którzy będą właśnie leczyli naszą drużynę. Byron będzie dostępny w grze jeden dzień po aktualizacji, więc nie otwierajcie skrzynek od razu w dzień aktualizacji, dopiero otwórzcie jeden dzień po. Skoro już sobie omówiliśmy Byrona, to teraz omówmy sobie nowe świąteczne skiny. Nie byłoby świąt w Brawl Stars bez nowych przebrań. Tick w stroju bałwana. Wygląda bardzo świątecznie, jest to taki śmieszny bałwanek z rozwalonym cylindrem i zamiast rąk ma działa, z których wystrzeliwuje śnieżki. Bardzo, bardzo fajny skin, z pewnością z JJ-ką o niego zawalczę. Kolejnym skinem jest Frank na świątecznej imprezie, który założył na łeb wiadro, w sumie doniczkę od choinki i z pewnością tą choinką będzie atakował. Jest przekozacki, zaplątał się troszeczkę w lampki oraz na głowę założył wieniec. Czy jakoś tak to się nazywa? To, co się w każdym bądź razie wiesza na drzwi. Ja jestem mega fanem Franka i bardzo się cieszę, że Frank dostał nowego skina, bo tak naprawdę ostatnim skinem, jaki dostał, to był ten Disco Frank i bardzo długo czekałem na nowy skin i w końcu, moi drodzy, doczekałem się Franka świątecznego. Coś pięknego. Ostatnim ze skinów świątecznych jest Dziadek do Orzechów Gale. Jest to oczywiście skin stworzony przez fana gry Brawl Stars, który wygrał w programie Supercell Make i jest to taki przekozacki Dziadek do Orzechów z bębenkiem. Bardzo podobny skin do postaci Dziadka do Orzechów z Fortnite'a. Mi się osobiście mega podoba. Jest to taki przyjazny dziadziuś z czerwonym noskiem, z bębenkiem. Coś pięknego, z pewnością znajdzie się u mnie w szafce. W grze pojawią się też nowe złote i srebrne przebrania. Dla Daryla, Kruka, Jessie, Tary i Tika. Mi osobiście się podoba złoty Kruk. Chcę mieć wszystkie złote legendy. Na chwilę obecną mam tylko M z złotą, no i
Na tym się zatrzymałem, ale zbieram cały czas pieniążki i już się nie mogę doczekać, aż odblokuję złotego kruka. A wy dajcie znać w sumie w komentarzu, jakie srebrne i złote skiny macie już odblokowane i który spośród tych skinów świątecznych oraz złotych najbardziej wam się podobał. Po nowym roku czeka na nas niespodzianka, bo Supercell postanowił stworzyć turniej w trybie duo, gdzie do wygrania jest Wojownik Bu, czyli totalnie nowy skin do Bu. Dla graczy, którzy wygrają turniej, zagwarantowana jest nagroda w postaci Wojowniczego Bu. Jeżeli komuś się nie uda przejść tego challenge'a, no to ten skin będzie dostępny w sklepie tydzień po i będziemy mogli go kupić, czyli gdzieś tak koło 8 stycznia. A teraz omówmy sobie nowe zmiany, które zostaną wprowadzone do różnych trybów, aby usprawnić nam naszą rozgrywkę. Do trybu nagroda zostanie wprowadzona niebieska gwiazdka, która zapobiega remisom. Niebieska gwiazdka zastępuje zwykłą gwiazdę na środku mapy. Drużyna, która ją zgarnie, wygrywa w razie remisu. Efekt utrzymuje się, gdy macie gwiazdkę, ale uwaga! Jeśli zostaniecie pokonani z gwiazdą, zgarnie ją drużyna przeciwna. Więc jeżeli gramy teraz nagrodę, musimy od razu raszować na środku gwiazdkę, żeby mieć przewagę w razie remisu, ale musimy też uważać, żeby nie zginąć, bo wtedy jak zremisujemy, no to drużyna przeciwna wygrywa. Ja osobiście uważam, że jest to naprawdę bardzo fajne, bo nie będzie w końcu remisu w trybie nagroda. Zbiory klejnotów też czeka jedna mała zmiana. Zbiory klejnotów kończą się około 30 sekund po pojawieniu się ostatnich klejnotów, więc fajnie, nie będzie ta gra trwała w nieskończoność. Do trybu oblężenie zostanie wprowadzone nowe środowisko, które nazywa się złomowisko PAM. Jak widzimy, zamiast ścian, beczek czy kartonów mamy nową teksturę w postaci zgniecionych metalowych elementów. Wraz z nową aktualizacją do gry zostanie dodanych aż 8 nowych animowanych emotek. Coś podobnego jak mamy teraz w Clash Royale. Kto grał w Clash Royale, ten wie jak to wygląda. Do gry zostaje przywrócony świąteczny tryb, który nazywa się Rabunek Prezentów. Jest to jeden z moich ulubionych trybów. Jeżeli jeszcze w niego nie graliście, bo gracie dopiero w Brawl Stars od niedawna, no to spokojnie, moi kochani, mogę dla was nagrać ten tryb. Więc zrobimy to na pewno w odcinku, który pojawi się po aktualizacji. A teraz ważna informacja dla fanatyków wbijania puszek. Teraz, moi kochani, sezon puszek trwa 4 tygodnie, a nie 2, więc będziecie mogli znacznie więcej wbić puszek na jednym zadymiarzu. Zaczynają się święta i Supercell postanowił, że z okazji świąt wręczy wam aż 13 darmowych prezentów, więc codziennie logujcie się do gierki, bo w waszym sklepie będzie czekał na was jeden darmowy prezent codziennie. Pod koniec filmu Ryan pyta Franka, co może być lepszego od 13 darmowych prezentów. Frank mu na to odpowiada: nowy zadymiarz? Lepiej. Dwaj nowi zadymiarze? Lepiej! Supercell postanowił, że zrobi nam niespodziankę z okazji świąt i wprowadził drugiego zadymiarza totalnie za darmo, który nazywa się Edgard. Edgard to nerwowy nastolatek, który pracuje z koledzy w sklepie z gadżetami. Chce być cool i tajemniczy, ale niezbyt mu to wychodzi. Jest szybkim zadymiarzem stosującym ataki wręcz szalikiem. Ma niewiele punktów zdrowia, dlatego leczy się przy atakowaniu. Podobnie jak u Daryla, jego super atak sam się ładuje i pozwala skakać przez przeszkody, aby zbliżyć się do ofiary. Edgar będzie darmowy podczas świąt Brawl Stars, więc warto jest go zgarnąć w chwili premiery. Później będzie dostępny tylko i wyłącznie w skrzynkach. Edgar tak naprawdę przypomina mi bardziej chłopaka Bibi niż jakiegoś sprzedawcę ze sklepu z gadżetami, który pracuje z EMS. Jest bardzo fajny, tajemniczy, faktycznie, ma fajne te ataki, jego ultimate atak po prostu jest rewelacyjny, zobaczcie, on wyskakuje, wali chyba z pięści, później z pół obrotu i przy tym jeszcze się leczy, coś pięknego. Boję się już tej postaci, jak będzie miała, tak załóżmy, 20 power cubesów w trybie walka z bossem, wiecie, jak boss chodzi, z niego power cubesy wypadają, no to wtedy może być naprawdę mega mocną jednostką, jeżeli zdobędzie bardzo, bardzo dużo power cubesów. Coś pięknego? Dajcie znać w komentarzu, który zadymiarz wam się bardziej podoba. Byron czy Edgard? Ja sam powiem wam szczerze, że chyba Edgard będzie ciekawszy. Ale to jest tylko i wyłącznie moje zdanie. Co wy o tym sądzicie? Dajcie znać w komentarzu. Sekcja komentarzy na was czeka. Jestem ciekaw waszych opinii. Także omówiliśmy już sobie cały Brawl Talk. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli tak, strzelajcie łapeczki w górę. Jeżeli jesteście nowi, subskrybujcie kanał, żeby nie przegapić kolejnych odcinków z gry Brawl Stars. A od razu mówię, że tych odcinków będzie teraz coraz więcej, bo jest aktualizacja, jest kontencik, więc będziemy dla was nagrywali. Pamiętajcie, żeby odwiedzić jeszcze pixieshop.pl, sprawdźcie złotą kolekcję DFRL Team, są już dostępne wszystkie rozmiary, do świąt jeszcze jest trochę czasu, więc jeżeli chcielibyście zrobić komuś prezent, z pewnością ta paczka do was dojdzie. Wspierajcie mnie z kodem FARL w sklepie Brawl Stars, będę mega wdzięczny, a ja już się z wami żegnam i widzimy się w kolejnym odcinku, trzymajcie się, cześć!